Te obiegły już nie tylko Polskę, ale i Europę. W meczu Polonia Legia walczyli ze sobą nie tylko piłkarze obu zespołów, ale też pseudokibice z policją. W wyniku burt rannych zostało 37 policjantów, w tym 3 ciężko. Do bitwy doszło na stadionie oraz po meczu na okolicznych ulicach. Zdaniem policji odpowiedzialność za ekscesy spada niemal w całości na pseudokibiców Legii. Oprócz zniszczeń dokonanych na stadionie, pseudokibice wybili szyby w 24 lokalach, głównie w sklepach, oraz uszkodzili jeden samochód. Według wstępnych ocen straty szacuje się na co najmniej 35 tysięcy złotych. W trakcie zajść zatrzymano 76 osób, w tym 27 nieletnich. Skorzystano z przyspieszonego trybu orzekania przez kolegia do spraw wykroczeń i już w sobotę wobec 3 osób orzeczono grzywny od 500 do 800 zł. Kolejnych 8 osób miało stanąć przed kolegiami dziś. Wobec 23 osób podejrzewanych o uszkodzenia mienia policja zamierza wnioskować o ukaranie ich przed sądem. Według policji stadion oraz magazyny klubu były nieprzystosowane do wymogów bezpieczeństwa. Z nieodpowiednio zabezpieczonych klubowych magazynów chuligani zabrali sprzęt sportowy, m.in. oszczepy, kule oraz metalowe przyrządy, których użyli do walki z policją. Policja wystąpi do wojewody o zamknięcie stadionu. Przed meczem kibice obu zespołów